Jestem internistą, będę mówił o leczeniu zachowawczym z wężenia adenicy szyjnej. Państwo już wiele wiecie o tym i jeszcze więcej słyszeliście tutaj poprzednio. Tylko parę krótkich przypomnień. No i bezobjawowe, a objawowe zwężenie adenicy szyjnej. Są duże różnice, jeżeli chodzi o ryzyko udaru. Oczywiście w objawowych to jest 10-15% w następnych kilku miesiącach. W bezobjawowych jest inaczej i o tym będę trochę więcej mówił, ryzyko jest znacznie niższe. Definicja bezobjawowego zwężenia adenicy szyjnej, które jest powszechnie uznana, to jest zwężenie powyżej 50% i brak objawów niedokrwienia mózgu lub siatkówki w czasie ostatnich 6 miesięcy. Czy jak ktoś miał udar rok temu, to już jest bezobjawowy. Badania kliniczne, które dotyczą leczenia pacjentów z bezobjawowym zwężeniem adenicy szyjnej, to są badania, które musimy uznać za badania historyczne. To są badania, to jest ACAS, to jest badanie, które było opublikowane w 1995 roku. Rekrutacja zaczęła się na początku lat 90., jeszcze ponad 20 lat temu. To jest bardzo stare badanie i jest to jedno z głównych badań, na które się powołujemy, mówiąc o leczeniu pacjentów bezobjawowych. Trochę nowsze badanie, które też rekrutowało pacjentów w ubiegłym wieku, to jest ACST. I w obu badaniach endarterektomia była nieco lepsza od leczenia zachowawczego. Wielokrotnie była omawiana kwestia, jeszcze raz przypominam numerki dotyczące ryzyka udaru w okresie miesiąca po zabiegu, czyli przy endarterektomii było to bardzo nisko, 1-4%. W tym samym czasie, jak opublikowane kresy zaczęły się ukazywać artykuły kwestionujące sens endarterektomii u pacjentów, leczenia w ogóle zabiegowego u pacjentów z bezobjawowym zwężeniem tenicy szyjnej na podstawie poprzednich badań, ale było to kilka. I zaczęto publikować niewielkie badania kohortowe, które jednak dowodziły, że ryzyko udaru pacjentów bezobjawowych jest znacznie niższe niż dotychczas podawano. To jest badanie Oxford Vascular Study, tylko 101 osób, powyżej 50% zwężenie, optymalna farmakoterapia, obserwacja 2 lata. Większość z tych pacjentów była leczona medycznie czy w sposób optymalny, czyli mieli badanie, leczenie przeciwpłytkowe, statyny, również leczenie, mieli normalizację ciśnienia do pożądanych wartości. Proszę Państwa, ryzyko udaru w ciągu roku czasu po stronie zwężenia było 0,34%. TIA 1,7. Czy lepiej tych pacjentów zostawić w spokoju, leczyć tabletkami, czy narażać ich na ryzyko powikłań okołooperacyjnych? Patrząc na zestawienie badań od lat 80. do 2010 roku, widzimy, że w wszystkich tych badaniach ryzyko udaru spadało. Mamy wiele innych badań pokazujących, że statyny zmniejszają ryzyko udaru w porównaniu do placebo, leczenie przeciwpłytkowe, stare badania powtórzone wielokrotnie, znaczne ryzyko udaru, zmniejszają udaru, perindopril tutaj w badaniu PROGRESS również zmniejszenie ryzyka udaru. Czyli mamy dobre leczenie medyczne i optymalne leczenie zachowawcze, które ci pacjenci wszyscy powinni otrzymać, to są statyny, leki przeciwpłytkowe, normalizacja ciśnienia, optymalna kontrola glikemii, zaprzestanie palenia tytoniu. Jeżeli te wszystkie rzeczy są spełnione, to ryzyko udaru pacjentów bezobjawowych jest bardzo, bardzo niskie. W tym roku niedawno ukazało się badanie ACES, które było to badanie obserwacyjne, wieloośrodkowe właśnie na całym świecie się odbywało, gdzie tych prawie 500 osób z bezobjawowym zwężeniem tenicy szyjnej obserwowano przez 2 lata, było optymalne leczenie medyczne. I tutaj w czasie tych 2 lat u 10 osób wystąpiły udary. To jest ryzyko 1% na rok. W grupie stosującej wszystkie 3 leki, czyli statyny, leki przeciwpłytkowe i właściwie obniżenie ciśnienia, nie było ani zgonów, ani udarów w ogóle, ani TIA. Metaanaliza również ostatnio, która się ostatnio ukazała, z 26 badań obserwacyjnych i randomizowanych, pokazuje, że w ciągu ostatnich 10 lat średnie ryzyko udaru roczne u pacjentów z zwężeniem wynosi 1,68%. I mało tego, w związku z poprawą leczenia zachowawczego w ciągu ostatnich 10 lat spadło z 2,3 do prawie 1%. Czyli to jest ogólnie rzecz biorąc grupa chorych, która rokuje bardzo dobrze na leczeniu zachowawczym. To jest
Inna analiza, która również pokazuje zarówno udar po tej samej po stronie zwężenia, jak i udar po stronie, dobrze, zostawimy to, jak i każdy udar w wyniku leczenia medycznego ryzyko spada i to ryzyko jest niższe niż ryzyko okołooperacyjne. Czyli jakie wnioski? U pacjentów z bezobjawowym zwężeniem tenicy szyjnej ryzyko udaru maleje w ciągu ostatnich lat. Farmakoterapia jest coraz bardziej skuteczna. Roczne ryzyko udaru przy optymalnym leczeniu jest niższe niż 1%. W związku z tym, co dalej? Brak jest randomizowanych badań. Obecnie ostateczną odpowiedź otrzymamy prawdopodobnie po zakończeniu przynajmniej jednego z tych dwóch badań, które są obecnie w toku, czyli SPACE 2, gdzie są trzy ramiona, stent, endarterektomia, leczenie, optymalne leczenie medyczne i drugie badanie ECST, gdzie jest głównie endarterektomia, ale też u niektórych pacjentów stentowanie i versus ramię medyczne. Te badania są w toku, SPACE powinien się niedługo kończyć, może będziemy mieli więcej danych. Kolejnym wnioskiem jest to, że wiemy z praktyki, że wśród tych pacjentów bezobjawowych jest na pewno istnieje podgrupa, która te udary miała i warto było ją zidentyfikować. To badanie ACES, o którym wspominałem, miało jeszcze jeden punkt, mianowicie celem była identyfikacja tych pacjentów, którzy mają większe ryzyko udaru i wykorzystywano w tym celu Doppler przestrzaszkowy. Ja tylko pokażę tę populację jeszcze, jaka to była. Większość stanowili palacze, większość pacjentów miała nadciśnienie, miała chorobę endokryną serca, zwężenie, większość miała 70-79%, ale była nawet powyżej 90%, prawie 100 osób. Wykorzystywano tutaj przestrzaszkowe badanie dopplerowskie, które wszyscy o nim słyszeli, ale bardzo niewiele ośrodków to robi. I próbowano wykryć mikrozatory w tym. To jest to dość subtelne. Autorzy tego badania twierdzili, że jest to możliwe. No i tak podzielili tą grupę i stwierdzili, że u 77 osób z całej tej grupy wykryto te mikrozatory i ta grupa miała wielokrotnie wyższe ryzyko udaru niż pozostali. Czyli generalnie jest to badanie, które jest dosyć tanie w porównaniu z innymi, które zaraz pokażę, które mogłoby zidentyfikować tą grupę chorych z większym ryzykiem. To jest to badanie pokazujące te dwie grupy, ryzyko, czerwona linia wyższa wskazuje ryzyko w tej grupie, u której wykryto mikrozatory. Na podstawie tych metaanaliz tego badania można powiedzieć, że tego badania można zidentyfikować tych chorych z podwyższonym ryzykiem udaru. Kolejnym badaniem dość ciekawym, które się w ostatnich dniach właściwie ukazało, była próba wyszukania tej grupy wyższego ryzyka za pomocą zwykłego USG. Stwierdzono rzecz, którą właściwie większość nas stosuje. To jest pacjenci, u których występuje szybka progresja zwężenia, czy w ogóle pacjenci z bezobjawowym zwężeniem, u których widzimy w kolejnych badaniach progresję, jest to niewątpliwie grupa bardzo wysokiego ryzyka i tych pacjentów powinniśmy kwalifikować do zabiegu. No i inne rzeczy, które bierzemy pod uwagę, które wymagają dalszych badań, to właśnie USG, czyli obrzędzenie blaszki miażdżycowej, inne wskaźniki niestabilnej blaszki miażdżycowej. Dość wyszukane badania, które są bardzo ciekawe, można wykryć tych pacjentów wyższego ryzyka. Na pewno ze względu na cenę i czas myślę, że tak do szerokiej praktyki nie wejdą, a tam czy Doppler, czy kolejne badania USG mogą. Wytyczne Państwo mówili, ja tylko sumowując całość tego wystąpienia, trzeba powiedzieć, że na dzisiaj brakuje badań, które by jednoznacznie twierdziły, że pacjentów bezobjawowych należy operować i większość z nich należy leczyć medycznie, a nie operować w ogóle. Dziękuję Państwu.